Witam wszystkich serdecznie. Kolejne podsumowanie miesiąca grudnia 2023 oraz roku. W tym podsumowaniu będziemy pokazywać, ile się mi udało zjeść własnego prądu z własnej produkcji, ile z sieci, co zrobiłem pomiar, co prawda nie przez cały rok, i jakie mam tutaj kalkulacje i co jest do poprawy w najbliższym czasie, czyli do poprawy w 2024 roku, tak żeby tutaj to troszeczkę zaniżyć w kolejnym roku. Czyli trzeba zainwestować, żeby obciąć koszta. Więc startujemy od początku. Mamy zużycie całkowite. 9 MW zjedliśmy, czyli 9000 kW. Jest to już dość spora ilość, jak na mały off-grid, który działa buforowo. No ale będziemy tutaj naprawdę kombinować, żeby było jak najwięcej zjedzone. Jak widać, w tym roku udało się zjeść 960 kW, gdzie średniodniowo wychodzi 2,63. Poprzednie lata wychodziły w miarę podobnie, choć niektóre były dużo, dużo lepsze, na przykład tu, ale tutaj dużo suszyłem, dużo czerpałem, jak to się mówi, na bieżąco, ale jak to się mówi, kolejny rok może być też lepszy. Więc wracamy do 2020. I będziemy działać. Z czym będziemy działać? W tym roku zacząłem pomiary, ile z sieci na dany miesiąc używam, mimo że mam prognozę. To jest taki dobry punkt odniesienia, żeby proporcje poprawić, bo tu mam, powiedzmy, sumę, ile zjadłem z mojej produkcji, ile zjadłem z produkcji z sieci. No i jak widać, z sieci dużo więcej zjadłem, dlatego tutaj zrobiłem takie podsumowanie. No i minus 54, czyli zjadłem więcej z sieci, pobrano z sieci, zakreślone minusem, zużycie. No i nadprodukcję. Mam nadzieję, że się uda uzyskać tak, że w danym miesiącu w ogóle z sieci nie skorzystam. Nie wiem, czy to w tym roku się uda, czyli patrz 2024, może w 2025. Ale wiemy, do czego, jak to się mówi, strzelać, bo mamy jakieś wstępne dane. I wiem, że tutaj to sieć, kilowaty, bym musiał obniżyć jak najmniej. Tutaj powinno być jak najmniej. Tu jak najwięcej. Taki jest cel, no bo zapłacono za ogrzewanie 9000. Bardzo dużo. Teraz wiadomo, czemu tak pisałem, że trzeba przeanalizować swoje pierwsze wytyczne, jakie miałem do, powiedzmy, kogeneratora. No tak patrząc, jak na 9000 wydaje na ogrzewanie, no to będzie warto mocno cisnąć temat, żeby kogenerator naprawdę obniżał koszty. Więc połączenie piwnicy z infrastrukturą grzewczą garażu kogeneratora będzie kluczowe, żeby w przyszłym roku tutaj to było jak najlepsze. No i zapłacenie za prąd 5000. To podsumowanie sobie zrobiłem z banku przelewy, co zapłaciłem fizycznie za prąd. Podliczenie, ile zużyłem benzyny, przepaliłem w aucie i nie tylko. Musiał jeszcze zaznaczyć, że to jest 95 była. No i jeszcze zapłaciłem za wodę, bo byłem ciekawy, czy jest warto coś kombinować z wodą. Na razie się nie opłaca. Koszt pompy, czegokolwiek, przekracza koszty bieżące za wody, a to są koszty razem z opłatami, więc gra nie warta świeczki.
głównie będziemy się skupiać na zapłaconym za ogrzewanie i zapłaconym za prąd. Dlatego tutaj te dwie liczby mamy zsumowane i wyszło prawie 15 tysięcy, co jest bardzo dużą kwotą. Jak się przeznaczy tą połowę tego, powiedzmy 7 tysięcy na modernizację off-grida oraz kogeneratora, no to mam nadzieję, że w przyszłym roku, czyli 2024, na koniec podsumowanie będziemy mieli tutaj mniejszą kwotę, mimo że zainwestujemy, czyli powiedzmy mamy budżet 7 tysięcy, żeby zainwestować w off-grid, żeby zainwestować w kogenerator, by zamknąć się w tej samej liczbie albo niższej, a sukcesywnie przez kolejne lata obniżać koszty utrzymania domu, prowadzenia domu, tak żeby tutaj było jak najwięcej, tu było jak najmniej, tu jak najmniej i tu jak najmniej. Choć prawdopodobnie dojdzie jeszcze zapłacone za gaz. Ale dajmy temu czas. Wszystko będzie się rozwijać w czasie, tak by jak najmniej zapłacić z sieci za prąd, a jak najwięcej zjeść swojego. No i co? Widzimy się, a raczej słyszymy na koniec stycznia, czyli prawdopodobnie gdzieś na początku lutego, z kolejnym zestawieniem. Będziemy pomału działać. Będziemy tak działać, żeby to, co zapłaciliśmy tu, część tego zainwestować, by obniżyć koszty prowadzenia domu. Taki jest plan na 2024 rok. Mam nadzieję, że wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki. Będzie dużo odcinków. To ja na razie dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.